Siemanko, agregat już mamy w 100% przygotowany do pracy. Jedynie co tak właśnie teraz przemyślałem, mamy tutaj taką osłonę na tą pompę, że żeby zaprawa nam nie wchodziła w te miejsca, bo potem jest problem z odkręceniem tych śrub. I po prostu kładziemy, tak? Ale jest za dużo potem rozkładania tego. I plan jest taki: zrobię takie dwa U tutaj i dokręcaną właśnie tą osłonkę, że w razie transportu wiatr jej nam nie wywieje, tak? I tu będzie po prostu potem zakładana, a do skręcania, bo teraz właśnie zmieniliśmy pompę na jeszcze jakąś inną, którą dostałem z tym pierwszym moim agregatem. Jak widać, udało mi się tutaj zrobić tą kalamitkę. Wkręciłem śrubę M10 czy M12, już nawet nie pamiętam. Przewierciłem ją na wylot. Dospawałem sobie nakrętkę szóstkę, no elektrodą jeszcze była 3,2, trochę ciulowo. Ale jest ok, przynajmniej na razie, w każdym bądź razie. Jeszcze agregat nie jest nasmarowany, bo jak się okazało, uszkodziła się rączka od kalamitki, ale to już dzisiaj zamówię. Jak widać, dorobiliśmy osłonę górnego mieszalnika. Chodzi o to, aby nam zaprawa nie waliła po dachu, po oknach, jak stoimy blisko domu, bo nieraz jest taka konieczność, że trzeba agregat postawić przy samym domu, zabezpieczamy okna, drzwi, potem przychodzisz na budowę następnego dnia, wiatr wszystko pozrywał i znowu zabezpieczanie. Dodatkowo założyłem klapę tą, co mieliśmy. Ona nie była w ogóle czyszczona, tylko tak psikłem w kolor. Tu zrobiłem takie cybanty, czy inaczej się nazywa, ściski od linek. Są dospawane do tej osłony, śrubki. Myślę, że jakoś potem się odkręci. Ale tak czy tak, to mam taki fajny kwas, który i tak farbę zezrę, więc na pewno odkręcimy. Jak nie odkręcimy, no to się urwie. Dobra, ale to już jest szczegół. Mogłem to zabezpieczyć, nie chciałem się. W środku nic nie było malowane. Zostało się tak jak ten. Jedynie co to zmieniliśmy, nowe śruby od wałka, bo jak wałek wyjmowałem, no to tamte były tak zapieczone, że nie dało rady. Tutaj siatka. Siatka nie była czyszczona, ale w każdym razie wszystko pasuje. Tu jedynie będę musiał zrobić takie zabezpieczenie, bo rączka będzie waliła w kalamitkę, jak widać. I dzień, dwa i po kalamitce, tak? Czyli nie wiem, czy tutaj dokręcę jakąś blaszkę, wygnę ją w tą stronę, ale to wtedy będzie ciężko do kalamitki. Może się uda, dobra. Ewentualnie najlepiej to byłoby tutaj kawałek płaskownika taki ze 2 cm. No 2 to może będzie mało, ale ze 4. I wtedy nam oszczędzi tą kalamitkę. Myślałem, że to się uda przekręcić, ale nie da się przekręcić, bo przecież tu jest ten. Z drugiej strony no jest lepsze dojście, bo jest u góry, no to tutaj nie ma prawa, no nie? Tak to wygląda. Oczywiście ten przełącznik, co pisałem, jest rozwalony, ale założę go z mieszalnika tego, co miałem od kalety A150. Lampy są odkręcone w każdym bądź razie, ale będą dokręcone. No i muszę zakupić jeden błotnik, ten kwadratowy, i jeszcze zamówię sobie dwie nowe opony, bo te są już po prostu stare, lipne, schodzi z nich powietrze. Mam ładniejsze felgi, wypiaskujemy je. I tak to właśnie wygląda. Dodatkowo tutaj jest tytek, nie wiem czy wspominałem, będzie zrobione takie zabezpieczenie, żeby zaprawa nie leciała w tą stronę, wszystko leciało do kosza. Tu trochę tak chusteczkowo wygląda, ale
było pół centymetra przerwy, ta blacha ze starością się po prostu wygięła i wziąłem, nie wiem jak to się fachowo nazywa, taśma kalanicowa i przykleiłem, i z tej strony też przykleję właśnie takie ten, żeby nie brudziło nam agregatu, ewentualnie może silikonem. Mogłem to przyspawać, ale potem, gdyby to było na sztywno, ciężko byłoby mi wyjąć ten wałek, więc bez sensu, a może nieraz do transportu będzie trzeba zdejmować, to wtedy taśmę odklejasz i jest święty spokój. Także agregat mamy przygotowany. Dyszel to wiadomo, może kiedyś pomaliło, bo akurat zabrakło mi farby. Ta cała skrzynka rozdzielcza, ona nie działa. Najprawdopodobniej ją wyjmę, bo tu jest w ogóle inne sterowanie. Jeszcze plan był taki, aby tutaj w środku zamontować dodatkowy kompresor, ale to dopiero w sezonie. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. Po zdrowionka.